Jak się zachowuje szkło w temperaturze 600-800 stopni? Czy jest bardzo kruche, czy jest plastyczne? Jakie kształty można z niego wydobyć? Na te inne pytania znajdą Państwo odpowiedź już od dzisiaj przez cały weekend w Galerii Szkła Moja przy ulicy Księcia Witolda, bo właśnie tutaj przez tę witrynę mogą Państwo obejrzeć, jak takie przepiękne ozdoby można wykonać i tutaj właśnie zdobyć prezenty, które będą niezwykłym prezentem tak naprawdę od serca dla swoich najbliższych. Szkło było drugą miłością Magdaleny Kucharskiej. Pierwszą rysunek wiele lat temu postanowiła połączyć te techniki. Ja tak lubię rysować. To szkło to jest może pomysł, żeby połączyć ten rysunek i to szkło. To było 32 lata temu, bo ten dyplom robiłam w 91 roku. Więc od tamtej pory, jak zaczęłam robić, to cały czas jestem wierna tej technice, gdzie łączę rysunek ze szkłem. Za tę innowacyjną metodę zdobyła wiele nagród na świecie. Połączenie ognia i wody, niezwykły kolaż, światy klejone, to nadal zachwyca. Szkło fascynuje też Natalię Komorowską. Artystka jest laureatką wielu konkursów, brała udział w wystawach w Polsce i za granicą. Ale dlaczego wybrała szkło? Ogień, ciepło, przy tym, a przy okazji medytacja, ale też taka świadoma praca nad tym, że mamy możliwość przetworzenia tego, co dzieje się w naszym sercu, głowie czy emocjach bezpośrednio na materiał, szczególnie w tym szkle palnikowym, bo sobie pracuję cały czas na bieżąco, na gorąco. Jeżeli mi się nie odpowiada, mogę zawsze to zmienić, dogrzać. Szczególnie, że szkło jest cały czas w stanie ciekłym, mimo że tego nie widzimy, mimo że może nas skaleczyć, to i tak stan nadal jest cały czas ciekły. Od 14 lat w Marynie Topacz w Galerii Szkła Moja można oglądać takie właśnie dzieła sztuki, a teraz jest również niezwykła okazja, by stanąć obok artystki i zobaczyć, jak te dzieła sztuki powstają. To jest, wiem, takie bardzo widowiskowe i pomyśleliśmy, że ludzie mogą być zainteresowani i no, mogą przyjść gdzieś jako, no, jako atrakcja z dziećmi chociażby, prawda? Żeby dzieci mogły zobaczyć, czy szkło jest takie plastyczne i można coś na tych palnikach z niego zrobić. To jest szkło boroprzemowe i za pomocą wyginania i sapiania szkła robię taką świąteczną gwiazdkę. Jest to taki pokaz świąteczny, jak realizować powiedzmy ozdoby, ale też rzeźbiarskie obiekty. No i mam nadzieję, że to też będzie ciekawe dla odbiorców, szczególnie, że najczęściej robi się z tego szkła bombki, które potem można srebrzyć, lustrzyć. Bardzo zależy, żeby te właśnie obiekty były osobiste i delikatne. No i tutaj akurat przez cały weekend będzie możliwość po prostu zajrzenia, spotkania. Przez cały weekend będzie można podziwiać, jak powstają takie szklane dzieła sztuki. Będzie można zrobić prezent dla najbliższych i wziąć udział w loterii. Każdy los wygrywa. Katarzyna Sudnik, Echo24.